wariaty, słuchajcie, ja mam taki fajny pomysł. No bo niestety nie nauczymy tego dzbana jakiegoś pokory Denisa Załęckiego. Słuchajcie, pamiętacie jak on mówił, że on bił się, słuchajcie, ze 120 naraz? No to może zrobimy tak, że wszyscy, którzy mają wielkie ale do Denisa Załęckiego, po prostu staniemy za Omielańczukiem i go najebiemy, no bo raczej... No, widzieliście i słyszeliście, co on opowiadał kiedyś, że on nie boi się, że on wychodził ze 120 gościami naraz, także on jest po prostu Superman, kurde. Także co o tym myślicie, bo naprawdę, no, wiele ludzi chciałoby nauczyć pokorę Denisa Penisa, a tak naprawdę kim on jest? Ani fajterem, ani człowiekiem, jest zwykłym po prostu frajerem. Ja, słuchajcie, powiem wam pokrótce, odezwała mi się osoba, z którą siedział na celi i powiedziała, że on był takim popychadłem na celi, wiecie, czyścił gaj, komuś tam skarpetki, komuś tam obiecywał, że on jest, słuchajcie, kimś w Toruniu i zawsze, słuchajcie, najważniejsze na widzeniu, słuchajcie, wszystkim kupował papierosy, bo przyjeżdżał do niego ojciec. I płakał tam, że wiecie, o co chodzi do prokuratora, że o, bo on zrobi wszystko i w ogóle. Jakie to są wstrzyki? To jest po prostu jawne strzelanie z dupy. Także ja mam taką propozycję do wszystkich, żebyśmy po prostu wszystkie osoby, które chcą pocisnąć Denisa, ustawili się w kolejce i po prostu mu... Wiecie, o co chodzi. Zrobili to, co, na co zasługuje. Bo to, co on opowiada i jak on doszedł do kariery, po prostu farmazonem, nie? Że on jest taki, kurwa, zabijaka, że to, że tamte. Jaki on zabijaka? Słuchajcie, ja nie zapomnę filmu. W Strefie Kibicowskiej ludzie wiedzą, o czym mówię, czyli o filmie, gdzie Denisa Załęckiego wywieźli do lasu w bagażniku i po prostu na niego sikali. Tak, moi drodzy, to jest faktycznie był taki film i ludzie, którzy są w kręgu kibicowskim, doskonale wiedzą, co było z Denisem. Że taki film został wrzucony, tylko Denis zgłosił to na policję, że został nękany. I film został usunięty. Tak, moi drodzy, na forach kibicowskich jeszcze możecie ten film znaleźć. Tak, Denis, odniesie się też do tego? Także widzicie, wielki zabijaka, wielki hura-bura. I mówi, że kiedyś pisał, że mnie z Torunia pogonił. Słuchajcie, jestem troszeczkę starszy od niego i bardziej doświadczony, życiowo również. Tylko wiecie, ja mogłem się spotkać z Denisem, on trenował karate, ja mogłem się spotkać, nawet nieświadomie, wiecie jak? Wiadomo jest to, że w przeszłości ja sędziowałem zawody karate. Tak, moi drodzy, sędziowałem zawody karate, nawet, słuchajcie, Mistrzostwa Polski. Dokładnie, juniorów czy sobie, już nie pamiętam. Naprawdę na wielu zawodach karate byłem jako sędzia. I mogłem nieświadomie sędziować jego, jak miał 10-12 lat. Taki zabijaka, no. Denis. Że tak, moi drodzy, jeździłem na zawody jako sędzia. Możecie znaleźć moje nawet filmy, gdzie jako sędzia na zawodach karate uczestniczę. Również sam brałem w nich udział. No. I wtedy, słuchajcie, mogłem nieświadomie, powiem, nie pamiętam, ale nieświadomie jako zawodnika spotkać. I tak, wtedy mógł mnie pogonić śmiechem. Tak to, moi drodzy, wyglądało. No. Także ja mam taką propozycję, że Denis się nie boi 120 chłopa, bo opowiadał, że on tam stał 120, tylko jak ze sprzętem lecieli, to już uciekł. Także no, tak to wygląda, no. Denis, nikt nie będzie ze sprzętem, no Denis, żebyś później nie mówił, że nie wiadomo, tylko nie bierz sobie tam szwagrów, urków, bo wiesz, oni wszyscy cukrynie pospierdalali, wiesz jak jest, Denis, także zastanów się, przemyśl dwa razy, wiesz, nie dzwoń do moich kolegów, bo to są moi koledzy, nie twoi, także no, a co wy myślicie, byczki, czekam na komentarze, cześć!